Witam Was w moim barze. Na początek proste pytanie. Które połączenie dwóch smaków jest przez nas najchętniej wybierane? Macie rację. Słodko-kwaśne. A teraz będzie trudniej. Jakie połączenie dwóch smaków jako drugie najchętniej jest przez nas wybierane? Też nie. O, w ogóle nie. Już odpowiadam. Kwaśno-słodki. Ja wiem, że teraz powiecie, cwaniaczku, ale przecież to jest to samo. No właśnie nie. Czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Bardzo proszę w komentarzach napisać odpowiedź. Z połączeniem smaku słodkiego i kwaśnego z balansem tak naprawdę to wszystko zależy, powiem Wam, od pory roku. Bo ten sam koktajl w lato, wiosną chcemy kwaśny, lekko złagodzony słodyczą, ale ten sam koktajl porą jesienno-zimową, kiedy potrzebujemy energii, cukru, słodyczy, wolimy go bardziej słodki, przełamany kwasowością. Ale dziś nie będzie o połączeniu smaku słodkiego i kwaśnego. Dziś będzie o połączeniu ulubionym gastrofazy, czyli słodki i słony. Frytki z Nutellą. Okej, zapomnijmy o zebrze. Słuchajcie, odpowiedź już Wam daję. Zebra jest biała w czarne paski. Jak się o tym przekonałem? No, ma biały brzuch. Opowieść jest dość krępująca, więc może następnym razem. Chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, jaka jest Wasza ulubiona szama na gastrofazie, czyli po dużym wysiłku, na przykład fizycznym. Nie wiem, czy wiecie, ale połączenie słodko-słone jest najbardziej uzależniającym nas połączeniem dwóch smaków. Dlatego za chwilę pokażę Wam przepyszne trzy koktajle na gastrofazę na bazie słonego karmelu. Zapraszam do mojego baru. Ci, którzy oglądają i śledzą mojego Instagrama, również wiedzą, iż robię recenzję alkoholi i niedawno podczas recenzji balkonowej zrobiłem właśnie ocenę jednego z produktów spod szyldu Słony Karmel. Zachęcam Was do Instagrama. No i skoro jesteśmy przy zachęcaniu, nie zapomnijcie tutaj o subskrypcji, a to chyba gdzieś tutaj jest. Kliknąć, co Wam szkodzi, a ja będę mocno uśmiechnięty. Słony karmel, czyli oczywiście wiadomo, że koktajle będą słodkie, deserowe, ale jeden spróbowałem zrobić taki aromatyczny, nawet troszeczkę przełamany kwasowością. I robocza nazwa to salted pineapple? No nie wiem, może jeszcze nad nią popracuję. Schładzam kieliszek koktajlowy. Następnie do szklanicy wrzucam, no właśnie, anyż. O, już widzę, że niektórzy mówią, anyż, nie, broń Boże. Znaczy, ale ten anyż naprawdę będzie tutaj delikatny i daje takie połowę gwiazdki anyżu na to. I to troszeczkę przygniotę. Dobra, starczy. Następnie ananas. Ja wybrałem świeży ananas. Jeżeli będziecie chcieli, możecie użyć ananasa z puszki i wtedy dwa takie, no, rondelki, dwa plasterki. Albo możecie sięgnąć po świeżo wyciskany sok ananasowy i wtedy jakieś tak 20-30 ml. No ja taki pokaźny rondel świeżego ananasa wrzucam. Wygniatam. Następnie dodaję 40 ml słonego karmelu. Dwadzieścia ml soku limonkowego. I 40 ml ciemnego rumu. Możecie użyć jasnego, nie ma też takiego problemu. Jak chcecie, pamiętajcie, moje koktajle są wyłącznie wskazówkami. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. No, chodź. Uff.
przepisowe 20 sekund. Ponieważ mam tam kawałki anyżu, jeszcze ten ananas, dlatego będę robił tak zwane podwójne cedzenie do mojego schłodzonego kieliszka. Szczegółowe sito. Jedziemy. Zanim dodam dekoracji, spróbuję. Słuchajcie, niesamowity balans. Ten anyż jest naprawdę w tle, nie bójcie się go. Jeżeli nie chcecie użyć anyżu, spróbujcie z kardamonem, spróbujcie z goździkami, tylko tak dawkujcie sobie. Dla mnie jest absolutnie rewelacyjny. Do dekoracji gwiazdka anyżu. I mój salted pineapple jest gotowy. Następny koktajl to wariacja klasycznego już espresso martini, ale ja zrobię salted caramel espresso martini. W tym celu oczywiście zaparzyłem mocnej kawy, albo możecie wziąć espresso około 30 ml, ale powolutku schładzam kieliszek koktajlu. Następnie do szklanicy wlewam 30 ml mojej kawy. Następnie 30 ml słonego karmelu. I 30 ml wódeczki. Dodaję około 5 ml syropu waniliowego. Syrop waniliowy jest dość prosty do zrobienia. Możecie, jeżeli nie będziecie mieli syropu waniliowego, możecie użyć syropu cukrowego i dodać troszkę zaprawy do ciasta waniliowej. O, 5 ml, tak na oczko. No i wszystko dokładnie wstrząsam. I odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka. Jaka piękna pianka wytworzyła się z kawy. Warto, żeby w całości znalazła się w środku. Dajcie, upiję troszkę. Petarda, proszę Państwa. Kochani, naprawdę. Dzisiaj stanąłem po prostu na wysokości niesamowitego zadania i te koktajle są tak rewelacyjne, że no nie wiem, czy doczekają tego, że będziemy robić zdjęcia. Jakaś dekoracja, posypka, no oczywiście w przypadku espresso martini zazwyczaj są tam ziarnka kawy. Ja tutaj akurat dam może troszeczkę kakaoko. O, to tak się robi. Proszę bardzo. I moje salted caramel espresso martini jest gotowe. Na koniec koktajl bardziej owocowy i przypominający jedno z moich ulubionych ciast. I koktajl zresztą też tak nazwałem. Koktajl nazywa się Tartatin. Jest taki koktajl, tam są jabłka, karmel. No, smakuje? No, ciasto mojej żony, która robi Tartatin, jest po prostu jedno z najlepszych. Mój koktajl, myślę, że też będzie porównywalnie dobry. Do szklanicy wlewam. No właśnie, jabłka. Mógłbym ugniatać jabłka, ale po prostu, słuchajcie, kupiłem taki, o, mus jabłkowy, eko, dla dzieci. Wykorzystamy.
30 ml. O, da radę. Jak nie, to mu troszeczkę pomożemy. Następnie 30 ml słonego karmelu. Witaminę V. I 5 ml syropu waniliowego. Wstrząsam wszystko z lodem. I odsadzam do mojego schłodzonego kieliszka. Spróbujmy. Po prostu niesamowite. Aha, dekoracja. Zrobimy troszkę magii, troszkę cynamonu. Okej. Dokładnie, taki jaki powinien być. Tartatero. Kochani, 3 koktajle ze słonym karmelem. Nie zapomnijcie o komentarzach, o których Was prosiłem. Przypominam jeszcze raz, subskrypcja, dzwoneczek, Instagram. No i podsyłajcie też swoje pomysły na koktajle ze słonym karmelem. Wymyślajcie, kombinujcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.